Skoro jest powiedzenie, że im auto bardziej terenowe, tym traktor musi dalej jechać, to po co się idzie, jak się zakopie traktor? Teraz już wiemy, czym się wyciąga wklejony ciągnik. Do wklejonego ciągnika potrzeba po prostu T55. Oto bohaterowie tego odcinka, a szczególnie jeden, czyli ten piękny, zielony ciągnik, którego na początku nazwaliśmy Shrekiem, ale stwierdziliśmy, że jest za ładnym na Shreka, więc dostał ksywkę Jelonek, nawiązując do loga producenta. Jak ktoś mówi, że w Zmotkach są duże opony, to ja już mówię, że to nie są duże opony, a to jest tylko przednie koło, a z tyłu... No jest wyższy ode mnie, no co mam powiedzieć? To jest wielkie. Masz takie poczucie, że to w terenie przejdzie wszystko. Dzisiaj się okazało, że prawie przejdzie wszystko. Bardzo szczęśliwy dzień dla mnie dzisiaj, dlatego że ja jestem synem rolnika i całe swoje dzieciństwo spędziłem, można powiedzieć, w ciągniku. Ale to był Władimirec. To były takie czasy, że na wsi jeździły 30, jak ktoś miał 60, to już był wypas. Ciągników z napędem na 4 koła w ogóle praktycznie nie pamiętam. I wszystkie dzieciaki, które na przykład musiały podczas żniw pracować na polu, no bo takie były czasy, uwielbiały to, że mogły popracować właśnie w ciągniku. Bo wyobraźcie sobie, że na przykład są żniwa czy sianokosy i człowiek, który może siedzieć w ciągniku i podjeżdżać pod snopki czy tam kubki, był wtedy szczęśliwy, bo miał najlżejszą robotę z całej ekipy. Dlatego byłem bardzo ciekaw, jak zmieniły się te maszyny w ciągu 30 lat. Przede wszystkim jest to maszyna inteligentna. Przede wszystkim jest to maszyna, która już nie tylko, że tak powiem, ciągnie maszynę po polu i pozwala no, tą ziemię uprawiać, ale również gromadzi szereg danych, które mogą w tej uprawie później w sposób wymierny pomóc. Teraz jest zrobione w ten sposób cała produkcja ciągników, nie tylko jeśli chodzi o John Deere, ale i konkurencyjne marki, żeby jak najbardziej ułatwić pracę operatorowi. Przykładowo, ciągnik, który stoi za mną, jest wyposażony w systemy, które pozwalają mapować pole. Pozwalają mapować plon zebrany z danego pola i jakby oznaczać te miejsca w sposób wirtualny, a te dane następnie wykorzystać przykładowo przy siewie albo przy nawożeniu. Robimy sobie na polu ścieżki, ciągnik sam nam prowadzi. Musimy sobie tylko obserwować, czy z maszyną jest wszystko w porządku. My jako dealer jesteśmy w stanie, wykorzystując narzędzia od producenta, przewidzieć, co się może zadziać w danej maszynie. A więc na podstawie parametrów, które są rejestrowane przez czujniki w maszynie, kombinacja tych parametrów tworzy pewien scenariusz, który jest w stanie nam powiedzieć, że w interwale powiedzmy 100 motogodzin turbosprężarka ulegnie awarii. I już możemy klientowi zasugerować, kochany kliencie, masz drogi sprzęt, jest ciężka praca do zrobienia, prawdopodobnie twoja turbosprężarka ulegnie awarii. Może warto się zastanowić, czy czegoś z tym nie zrobić. Mamy dwa tryby jazdy. Pierwszy zakres i drugi zakres. Praca skrzynią bezstopniową. Mamy wyeliminowane wszelkie szarpnięcia. Skrzynią się pracuje bardzo płynnie i mamy bardzo małe straty mocy. Zaawansowane przekładnie bezstopniowe to jest też to, co ma na komfort operatora wpłynąć. Faktycznie operowanie maszyny bez wykorzystania nawet pedału sprzęgła albo zatrzymanie tej maszyny wyłącznie po naciśnięciu pedału hamulca bez potrzeby wysprzęglania. Jakby to są systemy, które też mają wpłynąć na komfort pracy, ale wszystko to musi iść w parze z bardzo dużą wytrzymałością tych komponentów. Może ten piach jest kopny i ten śmieszny traktorek, czy co to jest, ciężko powiedzieć, wkleił, ale myślę, że dla dużego, prawdziwego ciągnika nie będzie to żadna przeszkoda. Niby taki piasek, ale tak nie do końca, bo tylko wygląda jak piasek, a pod spodem jest błoto i to takie
takie grząskie i tak się to rusza wszystko. Więc jak taki mały samochodzik się zapadł, to znaczy traktor ma szersze koła. Obstawiam, że przejedzie. Ale jestem w szoku, że to się zakleiło. Przecież to jest leciutkie. Jelonek poradził sobie idealnie, w ogóle nie poczuł, że tu jest jakiś teren do przejechania. Tak naprawdę te wszystkie blokady i napęd nie były potrzebne. No zrobił to śpiewająco, płynnie, także postanowiliśmy troszkę potestować nasze samochody. I oczywiście Wrangler na pełnej pycie przejechał to wzdłuż i wszerz, tutaj problemów żadnych nie było. Tutaj mamy pojemność 6,8 litra, mamy 6 cylindrów i moc 175 koni mocy znamionowej. W samochodach, mając pojemność osobowych 6 litrów, wyciągamy nawet i 500 koni, także to są całkiem inne moce. Nie, zdecydowanie nie jest największy, posiadamy znacznie większe maszyny niż ta, która stoi za mną. Natomiast tendencja w rolnictwie jest faktycznie taka, że ciągniki są coraz większe. Jest to związane również z tym, że większym ciągnikiem faktycznie można wykonać większą pracę. Jest to tendencja, która trwa od wielu, wielu lat. Faktycznie lata temu średnia wielkość ciągnika sprzedawanego w Polsce to było 70 koni mechanicznych, teraz jest to w okolicach 100 koni mechanicznych, także jest to pewien trend wytyczany. No, ciężko powiedzieć, czy z mojej perspektywy, czy jest to potrzeba rynku, czy też no, pewna ewolucja rolnictwa. Myślę, że jest to raczej coś, co ewoluuje. Patryk trochę wbrew swojej naturze na początku chciał przejechać to bardzo powoli, na trakcji, badając grunt i tak dalej, no ale niestety ta metoda się nie sprawdziła i wrócił do rozwiązania, które lubi najbardziej, czyli pedał w podłogę, łutututuj do przodu. Na koniec mu się udało, ale jak widać 35 cali w patrolu to jest za mały rozmiar, żeby jeździć za kolejnami, które zrobił ciągnik. Ten teren troszkę nam osłabił czujność i poczuliśmy, że ta maszyna na tych wielkich, pięknych oponach z tymi blokadami po prostu nie ma prawa się zakopać. Jeszcze może być? Myślałem, że jest gorzej. Którędy jedziemy? Co? Którędy jedziemy? Tu nie wchodzę. Środkiem. Tutaj! W tej sytuacji niepewności co do głębokości terenu, to lepiej puścić patrola czy ciągnik, a patrol za ciągnikiem. Jeszcze nigdy nie wyciągał mi ciągnik. A mnie patrol. Ciebie patrol nie wyciągnie. Ile tam jest ton? 8. 8 ton, czyli 3 patrole. Ale on jest ładny w tym ujęciu. W końcu znaleźliśmy bardzo fajne błotko. Oczywiście Paweł wysądował, że teoretycznie nie jest źle, da się to przejechać, więc z przyjemnością obserwowaliśmy ten piękny obrazek i tą piękną maszynę, która bez problemu pokonała to błotko. Patryk po raz kolejny wbrew swojej naturze postanowił przejechać to bardzo powoli, bardzo delikatnie, co skończyło się bardzo szybko. Ciężko mi wytłumaczyć, co nastąpiło później, bo to był zbieg tak dziwnych okoliczności, takich nieprzewidywalnych sytuacji, że naprawdę ciężko mi się z tego wszystkiego wytłumaczyć. Wiesz co, jechałem tak delikatnie, bo nie chciałem tego brać pełnym rozpędem, bo rozpędem po prostu bym przeszedł inercją. Chciałem zobaczyć, czy się przejdzie na trakcji. No i nie ma szans, w ogóle... Ale co, rozpędem przejdziesz? No jakbym szurał główkami mostek, miał 40 godzin, bym przeszedł, no. Ale nie, to nie jest najlepszy sposób, tak? Chciałem zobaczyć, przejść na trakcji się nie da, ale za to będę mógł dzięki temu pierwszy raz w życiu wyciągać się o traktor. Dobra, to będzie klimat. Mów, kiedy złapiesz klimę. Już złapię. Co? Jak była to tu? Thank you.
Błąd był taki, że nie chciało nam się rozwinąć tej liny. Ciągnik nie odjechał na bezpieczną odległość, na jakieś suche podłoże. No także, no co mogę powiedzieć? No w końcu udało nam się wkleić ten traktor. Oczywiście było nam z tego powodu strasznie smutno, szczególnie mi. Jedna mała chwila nieuwagi, jeden błąd, zbyt dużo zaufania po kilku upalaniach, że ciągnik wszystko przyjeżdżał i raptem się okazuje, że sytuacja nas zaskoczyła i to tak dramatycznie, jak ja się z tego cieszę. Boże, marzyłem o takim dniu, żeby właśnie zakopać ciągnik. Szukam liny. Bo jak widzisz, jest tam. Teoretycznie plan był bardzo prosty, to znaczy podjechać wranglerem do tyłu, najpierw wyszarpnąć patrola, a później na dwie wyciągarki wyciągnąć ciągnik. To była wklejka, góra na 10 minut i mieliśmy bawić się dalej, ale niestety no, życie jak zwykle napisało swój scenariusz. Wsteczny! Lina strzeliła! Lina pękła, dlatego że masz starą linę, której nie serwisujesz. Zaczek ona wygląda, dlatego pękła. Ostatnio robiłeś film jak dbać o linę i co to jest? No zaczek to wygląda. Albo nie zdążyłem o nią dbać, bo muszę filmy robić. No i dlatego pękła, no. A jakiś supeł na wiązanie liny? Jest podobno, taki poradnik nawet. Dobrze, że go oglądałem. Jak to zawiązać? Na supeł. Ósemka to chyba taki węzeł, co się zaciska, co? To się zaraz okaże. To nie wiem, czy w ten sposób. Tak to się chyba rozwiąże? Strzeliła znowu! Śmietnik mielina. Bardzo węzeł wytrzymał, żeby nie było, że złe węzy wiąże, to po prostu lina jest już w bardzo złym stanie. I co, a drugi węzełek? Drugi taki sam, bo ten trochę go pociągnął, także sprawdził się w boju. I może teraz nie pęknie. Chociaż nie wiem, bo on jakoś tak mocno siedzi. Te patrole to ciężkie. Wiem, że to brzmi strasznie amatorsko, że przyjeżdżamy na zdjęcia i wszystko nie działa, nie mamy sprzętu, nie mamy kinetyka. Prawda jest taka, że cały offroadowy szpej zostawiliśmy w Samuraju, którym byliśmy na rajdzie dwa dni wcześniej, więc naprawdę ani kinetyka, ani jakiegoś adaptera do highlifta, no naprawdę byliśmy totalnie nieprzygotowani. Kolejny genialny pomysł był taki, żeby podnieść highliftem patrola, podłożyć coś pod koła, no i wyjechać. Albo przynajmniej pomóc wyciągarce, która no nie dawała rady. Tak się zasało to auto. Niestety podnoszenie patrola za ramę nie przynosiło efektów, dlatego że no ma strasznie duży wykrzyż, strasznie duży lift i skończył się highlift, a auto nadal wisiało. Po co walczyć o tyle wykrzyżów w samochodzie, jak się potem tego wyciągnąć nawet nie da? O, chyba trochę idzie, co? Albo i nie. Chyba jednak się zapalił. To nie był nasz najlepszy dzień i pomimo tego, że pomysły były dobre, to zawsze coś się działo nie tak. Nie, no nie mogę go w ogóle wyluzować. Mogłeś kupić zwykłego chińskiego highlifta, zapłaciłbyś 4 razy mniej i dokładnie tak samo by się zacinał jak oryginalny. Bo w trudnych warunkach pracujesz. Nie, bo po prostu highlift nie był projektowany, żeby działać w błocie. Kolejny genialny pomysł był taki, żeby użyć jednak przedniej wyciągarki w patrolu jako wyciągarki, która będzie ciągnęła do tyłu, a przynajmniej w bok. Także tutaj zaparliśmy linę o zderzak. To była naprawdę ryzykowna sytuacja, ale bardzo pomogła i w sumie na dwie wyciągarki ten patrol wyskoczył.
Na szczęście byliśmy na farmie, gdzie jest bardzo dużo wojskowego sprzętu, który jeździ. I chyba słysząc naszą nierówną walkę, w końcu ktoś się zlitował i przyjechał na pomoc czołgiem. Ja w każdym razie dziękuję za możliwość zobaczenia tego pięknego sprzętu. Już teraz wiem, jak bardzo dokonała się taka ewolucja w sprzęcie rolniczym i rozumiem, dlaczego on jest tak drogi. No bo taki traktor niestety kosztuje tyle, co chyba 6 takich patroli. Ludzie się do dobrego bardzo szybko przyzwyczajają i mimo wszystko, mimo tych wysokich cen, jest popyt na te maszyny. Miłośników takich rolniczych sprzętów zapraszam na kanał Rolnik na Czasie, gdzie właśnie są materiały o tym, jak serwisować, jak używać, jak pracować takimi maszynami. To jest właśnie nowy kanał ludzi, którzy nas tutaj zaprosili na prezentację tego sprzętu, także serdecznie zapraszam. Ja w głowie mam cały czas taki pomysł, żeby kiedyś na rajd przyjechać ciągnikiem. Oczywiście nie tak wielkim, nie tak potężnym, nie tak nowoczesnym, ale właśnie zrobić taką rajdową akcję jakimś starym traktorem z napędem na 4 koła. Także jak ktoś ma taką maszynę i chce się pobawić na rajd, gdzie porównać się z terenówką, to zapraszamy, pomyślimy, gdzie i jak to można zrealizować. Zawsze jak widzę traktor, to mam takie wspomnienie z dzieciństwa, którego nie potrafię z głowy wyrzucić. Mianowicie miałem przypałową sytuację. Mianowicie bawiłem się procą i z procy strzelałem takimi kuleczkami, które wyciągnąłem z takiego łożyska z roweru. I one tak pięknie się przebijały przez wszystko i zostawały, taką małą dziurkę zostawiały. I bawiłem i stwierdzę, że strzelę sobie w taką tylną lampę, popsutą we Władimircu. Ona była gdzieś tutaj. I tak sobie wycelowałem i strzeliłem. I nie trafiłem w tą lampkę. I ta kuleczka przeleciała i trafiła w przednią szybę. I przednie szyby wtedy w traktorach to były takie szyby hartowane chyba. Bo to nie to, że tam dziurka mała została. Ona po prostu zaczęła pękać i rozbryzgnęła się na takie miliony kawałków. I cały wieczór spędziłem na czereśni, bo bałem się zejść, bo wiedziałem, że ojciec zrobi mi taki łomot, na który w sumie zasłużyłem. I to tak mi jakby utkwiło w głowie. I cały czas sobie przypominam właśnie, że taki przypał był.